Cześć, jestem Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiejszy odcinek szykuje się rewelacyjny, ponieważ dzisiaj jako pierwszy w Polsce stworzę swoją własną mapę w grze Brawl Stars. I będzie ona odwzorowywana na wzór mapy z Pac-Mana. Pac-Mana każdy z pewnością was zna. Jak dobrze wiecie, wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodany edytor map, gdzie będziemy mogli sobie sami stworzyć swoją mapę, a później na niej zagrać wraz z swoimi przyjaciółmi, na przykład tryb solo albo game grab. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie na przykład tworzę własną mapę w grze Brawl Stars, zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek i w komentarzu napiszcie koniecznie, na jaki wzór mapy, z jakiej na przykład gry mam zbudować mapę w grze Brawl Stars. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, koniecznie strzel subika dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu na 100 zł PSC. Ta osoba wygrywa, gratuluję ci mordeczko. Odezwij się do mnie na maila, mail oczywiście masz w opisie. A teraz polecam dwa krótkie filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam dziękuję ślicznie za wsparcie, mega serducho dla was. Nie zapomnijcie sprawdzić swojej skrzynki mailowej, ponieważ na waszą skrzynkę mailową odesłałem kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić na przykład jednego megaboxa. Jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagraj to, podeślij mi na maila, a jeżeli pojawisz się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś 25 zł na megaboxa. A żeby wpisać mój kod w grze Brawl Stars, wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie zainstalowaną grę Brawl Stars na swoim telefonie. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie wersji deweloperskiej. Witam was, Złoty Kruk. Szkoda, że takiego na swoim oficjalnym koncie nie mam, ale na niego zbieram. Mega się jaram tym krukiem. Dobra, ale nie o tym. Nie o tym dzisiaj, moi kochani. Teraz wam pokażę, jak stworzyć samemu mapy w grze Brawl Stars. Oczywiście ta opcja będzie dostępna dla was wszystkich dopiero po aktualizacji. Kiedy będzie aktualizacja? Z ręką na sercu powiem wam szczerze, że jeszcze nie wiem. Moi drodzy, klikamy trzy górne kreski u góry, później klikamy edytor map. Po czym mamy opcję wybrania mapy. Ja już sobie troszeczkę tutaj mapy potworzyłem. Za chwileczkę wam je przedstawię i teraz wam pokażę, jak utworzyć nową mapę. Klikamy utwórz nową mapę i możemy wybrać tryb gry. Albo zadymę, albo starcie solo, albo zbiory klejnotów. Ja swoje wszystkie mapy tworzyłem w trybie solo. Ale jeżeli macie jakieś pomysły, na przykład na game grab, no to piszcie w komentarzach, podsyłajcie jakieś pomysły, a ja dla was taką mapkę stworzę i pojawi się na pewno, no mi się wydaje, w tym tygodniu. Dobrze, moi drodzy, na samym początku wybierzmy sobie może teraz mapę kod Farel, dajemy edytuj i to jest moja mapa, na chwilę obecną pusta, ale już sobie utworzyłem i teraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Map editor jest bardzo fajny. Kiedy złączymy palce, to przybliżamy, a kiedy rozciągniemy palce, to oddalamy. Normalne, jak na każdym telefonie. Te niebieskie punkty to są miejsca respawnów naszych botów w tym przypadku, albo naszych kumpli, z którymi będziemy w przyszłości mogli grać właśnie, kiedy stworzymy swoją własną mapę. Moi drodzy, na dole mamy pasek z różnymi przedmiotami, które możemy postawić na mapę. Na przykład, zobaczcie, bierzemy sobie taką ścianę i klikamy po prostu palcem i sobie bardzo w łatwy sposób możemy stworzyć na przykład taki, o, taki kwadracik. Tylko jak widzimy, jest kwadracik w środku jest podświetlony na czerwono, więc na przykład w tym oto momencie nie będziemy mogli zapisać mapy, ponieważ to jest niedozwolone pomieszczenie, więc nie możemy robić takich boksów, gdzie na przykład postać zostać uwięziona. Zawsze musi być otwarta przestrzeń. Dobrze, moi drodzy. I teraz wam pokażę bardzo fajny skrót. Jeżeli coś budujecie, to wystarczy, że klikniecie u góry ten niebieski pasek. Mamy tryb stawiania obiektów, tryb stawiania odbicie w poziomie, tryb stawiania odbicie w pionie i tryb stawiania odbicie względem punktu. Więc na przykład względem punktu polega to na tym, że jak postawię tu klocka, to symetrycznie, równolegle, prostopadle, o, nieważne jak, ustawi nam w ten sam sposób klocek. I zobaczcie, możemy sobie budować w bardzo szybki sposób różne ciekawe budowle. Tak to wygląda. Oczywiście w trybie podwójnym, no to działa to tylko symetrycznie. Tak, też symetrycznie. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Oczywiście możemy też sobie postawić różne skrzyneczki. Postawmy sobie skrzyneczki. O proszę, jak się ładnie skrzyneczki stawiają. Beczki możemy stawiać, ile chcemy. Po 4 beczki nawet na raz. Dobra, weźmy pojedynczy. Kostki, mamy różne kostki. Jeżeli położymy, no to mamy na przykład czaszki, jakieś żebra, kość piszczelowa i tak dalej, i tak dalej. Rzekę możemy sobie tworzyć jak tylko sobie chcemy. Spójrzcie na to.
tak to wygląda. Kaktusy możemy sobie stawiać gdzie tylko chcemy. Tu są jakieś inne czaszki, tych czaszek jeszcze nie używałem. Aha, są też przeszkodami, więc postać musi pierw je zniszczyć, żeby przejść. Mamy też różne tutaj płotki. O, płotek sobie możemy postawić z bramką. Mamy też takie właśnie bardzo fajne łańcuchy, przez które postać może tylko i wyłącznie strzelać, a nie może przez nie przejść. No i oczywiście mamy respawny. Respawny już są rozstawione. Lecimy dalej, moi drodzy, i możemy też oczywiście stawiać chesty. Tak wygląda map editor, jest bardzo prosty, możemy sobie wszystko bardzo ładnie przybliżyć. Zobaczcie, jaka jest jakość tego map editora. Jest po prostu przekozacki. Twórzcie mapy, oznaczajcie mnie, a ja będę was zapraszał na odcinek i będziemy sobie po prostu grali. Oczywiście po aktualizacji, bo na chwilę obecną nie jesteście w stanie stworzyć żadnej mapki, bo nie macie do tego dostępu. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda map editor. Oczywiście, że nie chcemy tego zapisywać. Wychodzimy i, moi drodzy, teraz pokażę wam moją mapę, którą stworzyłem i budowałem ją godzinkę. Na szybko, żeby zdążyć jeszcze na ten odcinek i spójrzcie tylko na to. Mapa idealnie odwzorowana na mapę Pac-Mana. Zobaczcie, tutaj mamy z wierzchu respawny i kiedy strefa się zamknie, to zamyka się na tych wszystkich 8 skrzynkach. Więc jest mapa przekozacka. Jak na godzinę pracy, no to powiem wam, że naprawdę fajnie wyszła. Zagrajmy sobie teraz na niej. Dajemy sobie grę ze znajomymi. Starcie solo i na samej górze mamy naszą mapkę. Mapka nazywa się Pac-Man. No i zagrajmy może tym razem krukiem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, moi drodzy, lecimy z gierką na naszej mapce. I kogo my tam u góry mamy? Drodzy państwo, kogo my tam u góry mamy? Poszła tutaj Jackie. Dobra, ja do niej nie podchodzę. Ała, panie Jackie, proszę mnie tutaj nie bić. Idziemy sobie na środeczek od razu na kozaka. Mam nadzieję, o kurde, bu. O kurde, bo mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie i że mnie za szybko nie porobią. Dobra, tam jest chyba Max padła. Super, super. Jestem na środku i zgarniam ten cały skarb. Mam nadzieję, że mi się bynajmniej uda. Ja jestem cwany, bo wziąłem sobie kruka, bo wiem, że mogę przez ściany przeskakiwać. Ale na przykład boty nie wiedzą, jaka jest tutaj, o kurde, Dynamite, mapa. I nie wiedzieli, że będzie dużo ścian. Dobra, tego Dynamite'a może bym troszeczkę pocisnął. Ciach, 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 okej. Parę razy go uderzyłem. O, ma 6 power cubesów. Leci po te wszystkie cuby. Ej, już wielkie. O, nie, 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 Jackie, Jackie, Jackie. No to się pobawimy troszeczkę teraz z tobą, Jackie. Nabiję tylko ulta, co? Nie, 12 power cubesów, Jackie. Nie, no, ja muszę jakoś to rozegrać mądrze, bo będzie ciężko mi ją pokonać. Ja sobie emotkę strzelę, elo. Strefa już. Oj, 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 oj. Strefa już się zamyka. Dobra, mam skakanko, uciekamy. Chcę wytrzymać jak najdłużej z tą Jackie, żeby ta strefa się zmniejszyła. Kurczę, powiem wam, że bardzo szybko te boty się wyjaśniły. Nie sądziłem, że to będzie aż tak szybkie. Okej, mamy tarczę, mamy tarczę, mamy tarczę. Cały czas ją jakby... Woo! Lecimy! No nie zdążyłem, chciałem, żeby ta strefa się jeszcze zmniejszyła. Cały czas ją zatruwałem, więc nie miała szans się leczyć. Ja sobie jeszcze raz na tej mapie zagram, tylko że teraz weźmiemy Barleya. Zobaczymy, jak nam pójdzie Barleyem i mam nadzieję, że tych botów do końca rundy będzie więcej, co? Nie tam, kurczę, jeden czy dwa. Dobra, dobra, tego na siebie wezmę. Oj, 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 co ty, co ty, co ty, co ty? Pamka, pamka, nie bij, halo! No ja po prostu w to nie wierzę. 192 HP mi zostawiła. Raz, dwa, trzy, dobra, obijamy, obijamy chłopa. Cyk. Ej, 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 Gail, Gail, odejdź. Nie bij farelki. Dobra, dostał. Essa. Nie, 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 ult, 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 ult. Uciekaj, farel, lecz się. Ja jak rzucam, to się leczę. Ja dziękuję, jak ja dawno Barleyem nie grałem. I powiem wam, że bardzo ciężko mi to poszło. Chciałem iść na środek od razu Barleyem. Skroić wszystkie cuby. Tylko, że pewnie się nie da. Trzech zadymiarzy w grze, więc sztos totalny. Pamka rośnie w siłę. Ta pamka, oj, 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 tam szybko poobrzucać ich. Ta pamka nie może się rozwinąć, wiecie? Nie może się rozwinąć. Okej, ona ucieka, boi się trochę. Raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, 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 kurde. Dobra. Dostała. Padnie? Przeżyła. Uciekam, na razie uciekam, nie dobijam jej. Poczekajmy chwilę, niech da piureta. Proszę cię, daj piureta na mojej mapie do Pac-Mana. A jeszcze sobie tę skrzynkę wezmę, a jak? Woo! Boom. Dobra, postawiła sobie Tureta, nie wiadomo gdzie, ale to jest tuchet. Patrzcie na to. Ej, to zbombarduje na szybko. Ona... Nie idź do strefy, nie gij! No chodź tutaj ze mną, walcz jeszcze troszeczkę. Ej, nie wiem, w którą stronę poszła. Chyba z tej strony jest. Dostała, dostała, dostała.
Czekamy, czekamy, co to się wydarzy. Dobra, się chowam do środka. Gdzie ty jesteś, Pamka? Odpalam ulta! Wow, wjechała mi na chatę! Ledwo co przeżyłem! Ale za dyma! Dobra, jesteś numer jeden. Udało się wygrać, to nie ma co się cieszyć, no i wygrałem na bota, nie? Ale... ale generalnie i tak mega zabawa. I to było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu swojego pomysłu na mapę, a ja dzisiaj w nocy siadam i coś dla was stworzę. I być może jutro pojawi się też odcinek z gry Brawl Stars. Zachęćcie mnie do tego, zostawcie 10 tysięcy łapek i jutro z rana wlatuje odcinek z nowej mapki. Co wy na to? Jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij strzelić subika. Zapraszam oczywiście wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!